jest afera. Obok mnie stoi Daniel Śnieżek, główny bohater afery podkarpackiej, oficer Centralnego Biura Śledczego Policji. Wydaje mi się, że tego filmu nie można porównać do żadnego filmu. Komu ja bym poleciła film Patryka? No cóż, wszystkim. Afera podkarpacka jest przykładem sprawy, w której zderza się świat służb specjalnych, nie tylko polskich, ale także ukraińskich, rosyjskich, świat polityki, przestępczości, seks biznesu. Myślę, że może najbardziej zaskoczyć widzów w tym filmie ilość scen seksu i brutalność. I nie ze mną wcale. Ja mam naprawdę niewielki udział w tym, ale Antek Królikowski podziwiam. Kolejny raz okazuje się, że życie pisze najlepsze scenariusze i tak samo jest w przypadku pętli tej afery podkarpackiej. Antek Królikowski zdecydowanie chyba, jak to sam powiedział, przeszedł sam siebie. Jeżeli chodzi o sceny łóżkowe. Chłop miał dużo roboty. Chodź do kina, bo to wciąż najlepsze miejsce na randkę i zapraszam serdecznie na film Pętla w reżyserii Patryka Wegi. Chodź do kina, jak się wciągniesz w film, to zapomnisz o maseczce. Chodź do kina, no nowy film Patryka Wegi, Pętla. Zapraszam. Chodź do kina, nic się nie zmieniło.